Falsertem rozpoczęła się kampania do Europarlamentu Prawa i Sprawiedliwości we wrześniu. Plakaty głównych kandydatów z listy Prawa i Sprawiedliwości bez specjalnych zezwoleń. Jak przyznaje Robert Klinczak, kierownik referatu komunalnego we wrzesińskim ratuszu, nikt z pisowskiego sztabu nie wystąpił o pozwolenia. Czy jesteśmy w kontakcie z urzędem gminy i dopełniamy formalności. A dlaczego tak późno? To znaczy, no, czy nas kandydaci też zaskoczyli, prawda, że nie w porozumieniu, nie poinformowali komitetu wyborczego, że planują tam dyskutować. Natomiast no już dzisiaj sam rozmawiałem z urzędem gminy, z upełnomocnionym panem przez pana burmistrza i tak powiem, że no, wszelkie formalności zostaną dopełnione. Aha, rozumiem. Czyli to jest tak, że kandydaci trochę przed szereg wyszli, tak? Plakatowy falstart PiS-u w naszym mieście przyczyni się do porażki partii Jarosława Kaczyńskiego. Przekonamy się o tym już 7 czerwca.